tego meczu o brązowy medal znają troszeczkę lepiej. No ja na pewno spodziewam się kawału dobrej siatkówki. Coraz szczelniej wypełnione te cieszyńskie trybuny na rynku. Te najważniejsze mecze już, Emil, dzieją się tylko i wyłącznie tutaj, w samym sercu stolicy Śląska Cieszyńskiego. No tak, najwyższy czas na to, żeby to co najlepsze się na tym urokliwym rynku skumulowało, skupiło, skondensowało, jakbyśmy tego nie określili. Tak, no taka to faza turnieju, że wszystko co dobre dziać się będzie w jednym miejscu. Szybko nam to się wszystko dzieje, bo ja pamiętam pierwsze mecze eliminacyjne w piątek w tym ogromnym słońcu, a już nam się to niedługo będzie kończyło. No nieubłagany jest ten czas, leci niesamowicie, tym bardziej kiedy zabawa jest przednia, kiedy emocje są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jak tutaj w Cieszynie. Tak, tak, sporo dobrych meczów za nami. W zasadzie nie przypominam sobie, żeby któryś mecz na tym głównym korcie rozczarował. Z każdego mogliśmy na pewno coś wynieść, oprócz samych emocji. Wiedzę o zawodnikach też na pewno, ale przede wszystkim takie wrażenie artystyczne, które ponad wszelką wątpliwość tłumaczy, skąd patronat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Bo to i sport, i w zasadzie dobro kultury w mojej ocenie, to co tu się dzieje. Dokładnie, zobacz, oprawa pełna, prezentacja, są cieszyńskie mażuretki, pierwsi zaprezentują się, bo już stoją blisko chłopaków, panowie Lewicki i Maziarek, to kipa rodem z Płocka. No jeszcze skład sędziowski poznajemy, no wiadomo, oby od tych dżentelmenów i dam zależało jak najmniej, czyli jak najmniej stykowych sytuacji byśmy sobie życzyli. Sędzia najlepszy to taki, którego w ogóle nie widać, prawda? Tak jest. I numer jeden. Bartek Lewicki z jedynką na koszulce. Jest też Tomek Maziarek z dwójką na koszulce. Tak, efektowna, jak mówiłem, prezentacja. Teraz drugi zespół nam się zaprezentuje, czyli Jarosław Lech i Michał Korycki. No jest ta ciekawa para, biorąc pod uwagę to, że obaj zawodnicy pewne skrajności reprezentują. I tu nie chodzi tylko o wartości fizyczne, jak wzrost, ale także o doświadczenie. Michał Korycki, no już na pewno nie na początku swojej drogi, ale zdecydowanie do końca mu dalej kariery bogatej, oby jak najbardziej obfitującej w medale, niż Jarkowi Lechowi, który siłą doświadczenia i legendą polskiego piasku niewątpliwie jest. No tak, ale Michał Korycki, ogromna klasa na boisku, Emil, ogromna klasa poza nim, zauważyłeś, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, podszedł, podał rękę od razu arbitrowi głównemu przed meczem jeszcze, który już wszedł na słupek, no zawsze byłem pod wrażeniem kultury tego, jak zachowuje się Michał, no tylko potwierdza swoim zachowaniem naprawdę ogromną, ogromną klasę. No kupuję sobie przychylność niewątpliwie tym. No i teraz to on wprowadzi piłkę w tym meczu jako pierwszy. I Maziarek ustrzelony, musi tam walczyć Lewicki. Uda się tę piłkę oddać, tak jest. I od razu widzimy, że to Jarek Lech garnął się do tego, żeby tego freebola dograć, ale tylko po to, żeby wystawić ją od razu do ataku. Sprawdził jeszcze Michał Korycki, podrzucił leciutko piasek, gdzie tutaj zawiewa, czy z lewa, czy z prawa, czy ze wschodu, czy z zachodu. On już wie, jak ma zagrać, zobaczymy, jak tą wiedzę przekuje podczas zagrywki. 1-0 prowadzą Lech Korycki. I znowu Maziarka, tym razem lepsze to przyjęcie, no ale teraz trzeba się mierzyć z blokiem Jarka Lecha. No i sforsował, można powiedzieć, górą ten blok, plasując bardzo precyzyjnie. Nie zdążył Michał Korycki. Miał ją na dłoniach, już tą piłkę, rzeczywiście kroczek, może dwa, sekundka, dwie sekundki za późno wystartował, nie był w stanie dograć tej piłki do Jarosława Lecha. Teraz Bartosz Lewicki w Lecha właśnie, ale to zagrywka autowa. Przepuścił pięknie tą piłkę, wydawało mi się pierwotnie, że ta piłka może go gdzieś tam dotknąć po przedramionach, ale nie, nic takiego nie miało miejsca. 2-1 prowadzą Lech Korycki. Jaki to będzie zagrywka? W siatkę celował w Maziarka. Pomysł dobry, kierunek też fajnie dobrany, ale piłka zatrzymała się na górnej taśmie
2-2 na tablicy wyników. Tak, Tomasz Maziarek. Koryckiego, ten bardzo spokojnie przyjął, troszeczkę do prawej strony, ale szybka ta ręka Michała Koryckiego jest dobrze znana. Jeszcze teraz kontra w wykonaniu Jarka Lecha. No tak chyba troszeczkę stracił koncepcję w tym ataku. Zdążył Korycki i zdąży się też zebrać do ataku przez ręce Maziarka. Zdobywa punkt. Twarda taka męska akcja z jednej, z drugiej strony. Michał Korycki pokazał teraz mocy w ataku. Ciasny skos teraz miał przeciwnik piłkę na dłoniach, ale nie zdołał jej podbić. 3-2, cały czas ten punkcik z przodu są Michał Korycki i Jarosław Lech. No i też w Maziarka. A ten, no świetnie obraca po prostej. Jeszcze zdaje się tam Jarek Lech mógł zahaczyć piłkę tym blokiem. Przynajmniej do czegoś się przyznaje, ucinając wszelkie spekulacje. Odważę chyba tam leciutkie uwagi sam do siebie przy tym bloku miał Jarosław Lech. No to zawodnik niezwykle samokrytyczny, wyciągający też to, co dobre, ale i te złe rzeczy. Szybko analizujący to na pewno. Przyjęcie. I zrobił to świetnie Michał, prawda? Bo wykorzystał tą trudną sytuację, tą piłkę wręcz wrzuconą w siatkę. 4-3. No mógł sobie na to pozwolić. Bardzo też skoczny zawodnik. Dużo widzi, doskonale zdawał sobie sprawę, że jeżeli ma walczyć o tę piłkę, to tylko w takim celu, w jakim tę piłkę adresował na drugą stronę. Ale kto jak to, ale Michał Korycki to osoba, która ostatnio odpuści piłkę, nawet wiedząc, że nie będzie miał szans, nie będzie miał szans dojść do piłki, on i tak tam pójdzie, chociaż spróbuje podbić piłkę. Cały czas w Maziarka, tym razem Jarek Lech. No i przełożył w ostatniej chwili ręce do skosu kapitalnie Jarosław Lech i zablokowany efektownie Tomek Maziarek. Kapitalnie kierunek tam zamknął właśnie Jarosław Lech, świetnie zobaczył ułożenie dłoni, ułożenie ciała w tym ataku przeciwnika i jest 5-3. No to jeszcze szansa na rewanż, ale odpuszcza blok. Ale teraz Jarek Lech, a świetnie w sam narożnik plasuje Tomasz Maziarek. Tak, narożnik boiska, tak z gatunku tych najlepszych, tych nie do obrony. Punkt przewagi Lecha i Koryckiego. Agresywna zagrywka po siatce, zdążył tam Lech i proszę bardzo, próba krótkiej można by rzec. Tyle tylko, że tego tempa tam troszeczkę zabrakło. Udało się dobrze, przytomnie Lechowi kiwnąć tuż za siatkę. W ostatniej chwili zwolnił dłoń w tym, przy tym plasie Jarosław Lech. No, zrobił to technicznie świetnie, bez zarzutu, więc jest 6-4. Maziarek tym razem bardzo dobrze w przyjęciu i znowu lobuje blok Jarosława Lecha. Utrzymują się cały czas w grze w tej jedno-dwupunktowej, przy tej jedno-dwupunktowej stracie panowie Lewicki i Maziarek. Zagrywał będzie Bartosz Lewicki. W strefę konfliktu i oto są skutki. Musiał tam biegać poza boisko Lech, ale przeszedł. Oczywiście Korycki biegł za piłką, a Lech zdaje się między rękoma Tomasza Maziarka. Z pełnym przekonaniem, z dużym ryzykiem. Dokładnie, ale te lata doświadczeń zarówno na polskich, jak i międzynarodowych piaskach i parkietach Jarosław Lech wykorzystał teraz przy tym ataku, bo zdaje się, że to także jest zawodnik grający chociażby w lidze hiszpańskiej, z tego co pamiętam, Jarosław Lech, więc rzeczywiście mnóstwo doświadczenia. A teraz świetnie Bartosz Lewicki. Sześć do siedmiu, punkt różnicy. Tomasz Maziarek gotowy do tego, by wprowadzić piłkę do gry. No, pocelowany tam Jarek Lech, ale poradził sobie nieźle i teraz proszę bardzo, ani myślał szukać parkietu. Adresował tę piłkę w trybuny z nadzieją, że najpierw zahaczy blok i to się udało. 8-6, no mocno agresywnie tam wybił tą piłkę po dłoniach swojego rywala. Chwilka była zawahania, ale jednak punkt oczywiście słusznie przyznany parze Lech Korycki.
agresywnie teraz Maziarka. No i proszę bardzo, zrobił co chciał Bartosz Lewicki, poszedł w górę, no i zdecydował się kiwnąć tuż za siatkę. Zero reakcji. Szybki rzut oka, gdzie stoją rywale, rzeczywiście bardzo daleko, on leciusieńko tą swoją lewą, a niezwykle wygimnastykowaną dłonią nad garstkiem zdobył 7 punkt dla płockiej ekipy. Bardzo, ale przesunięta, szybka piłka na skrzydło. Ćwiczyli to przed tym meczem, rozgrzewając się Lech z Koryckim. Nie wychodziło, ale kiedy trzeba, proszę bardzo. No tam blok był, ale taki, który raczej atakującemu pomaga, bo lotny i niestabilny. Dokładnie, łatwo wybić piłkę. Oczywiście trzeba to umieć zrobić, ale łatwo wybić piłkę. No i widać, że sporo satysfakcji tamta akcja Jarkowi Lechowi sprawiła. No teraz bardziej klasycznie, ale znowu po raz kolejny świetnie korzysta ze swojego bardzo mobilnego barku Maziarek, który nie po raz pierwszy tak znakomicie do prostej obraca. Dobrze, dobrze, jak na razie się ogląda to spotkanie. Mało błędów własnych, dużo czystej siatkarskiej gry, mocne ataki tego, czego w meczu fazy finałowej turnieju można oczekiwać. Teraz już chyba klasycznie, tak jest, podwyższona ta piłka i znowu próbował wypychać Jarosław Lech, no i znowu mu się udało. Tak, przyznał się Tomasz Maziarek do tego, że dotknął piłkę w bloku. Arbiter liniowa pokazała aut, ale ta piłka gdzieś otarła się jednak o ręce Tomasza Maziarka. Ten przyznał się, wielkie, wielkie brawa. My lubimy uczciwych zawodników, uczciwych graczy. I jest punkt numer 10 dla Lecha i Koryckiego. I teraz Michał Korycki, oczywiście w Maziarka. A Maziarek oczywiście wykręca do prostej. Tym razem prawie był na to gotowy Jarosław Lech. Prawie robi wielką różnicę. Poradził sobie z tym blokiem Jarosława Lecha, ale ten uśmiecha się, no bo był blisko jednak zatrzymania swojego rywala, ale coś mi tutaj się wydaje, że i Maziarek, i Lech jeszcze w tym meczu popiszą się niejednym punktowym blokiem. 10-9. Lewicki teraz znacznie przestrzelił, piłka na trybunach. No i po tej akcji będziemy mieli przerwę techniczną. Jarek Lech, ale w siatkę, no to zdaje się, tak jest. Tak, przerwa techniczna. 11-10. Przed chwilą mówiłem, Emil, że mało błędów w tym meczu, to teraz jedna po drugiej akcji zagrywki, zagrywka w siatkę, no ale częściej tak jest, że jak chwalimy, no to potem przydarzają się błędy. 11-10 prowadzą minimalnie, ale zawsze Lech z Koryckim. Zabawa publiczności. Aktywnie włączają się w doping dla obu par. Coraz więcej kibiców włącza się w ten doping, oklaski coraz głośniejsze, no bo zbliżamy się, jesteśmy w tej decydującej fazie turnieju. Meczu trzecie miejsce mężczyzn, jak mówiliśmy, niestety nie zostanie rozegrany z powodu problemów zdrowotnych jednej z zawodniczek. Starcie Strong Gruszczyńska i Szczytowicz-Dokarska. A teraz jesteśmy na boisku, na korcie centralnym. Lech Korycki, Lewicki, Maziarek. Wielka Lecha, troszeczkę szarpnął tym przyjęciem, ale mógł spokojnie wystawiać Michał Korycki. No i właśnie, zrobił użytek ze swojego zasięgu Jarosław Lech. poszukiwania piłki, ale zaraz piłkę odnajdziemy. Jest na szczęście czym grać. Zapas, mamy piłek. No, szukał Wout. Teraz zagrywki w linie. Michał, o, odnalazła Korycki. Się szybko piłka. Prz-
przyjmuje Lech. Teraz na siatce. Ale kapitalnie też powalczył w obronie Lewicki na czystej siatce. Oj, aż... Niestety poniżej górnej taśmy. Szkoda. A szkoda dokładnie, bo tak kapitalnie tą piłkę wyciągnął. Jeszcze jakieś uwagi zgłasza Jarosław Lech do czystości jednego z odbić przeciwników. Sędzia nie widział tam błędu, ale i tak Lech i Gorycki za tą akcję po błędzie Lewickiego mają 13 oczko. Przypominamy, mecze finałowe to 15 panie, 16 panowie. Transmisja za pośrednictwem TVP Sport, a w meczu o trzecie miejsce 13-11. Tak, dobre teraz przyjęcie Maziarka. No i znowu próbuje kiwać nad blokiem, tym razem spodziewał się, bo miał na jakiej podstawie się spodziewać długiego plasu Maziarka Korycki. Na tymczasem skrócił tuż za blok. Dokładnie, Tomasz Maziarek zagrywa teraz kierunek. Strefa pokazana przez jego partnera, zagrywa tam Tomasz Maziarek. No bardzo mocne uderzenie, trzeba będzie tam powalczyć, kontrolował do końca Jarek Lech. I teraz pokazuje, że wbrew temu, iż odpuścił, piłka wpadła w boisko. Chciał arbiter schodzić, chciał sprawdzić, ale Jarosław Lech od razu pokazał, że to było boisko, że nie ma takiej konieczności. Jest punkt numer 13 i jest remis na tablicy wyników. Płaskie to przyjęcie Michała Koryckiego. No próba takiego kata tuż za siatkę, no ale zbyt precyzyjnie jedni by powiedzieli, inni po prostu popsuł. Ja mam wrażenie, Emil, że tak się pojawiło 16 pomysłów w jednym momencie, za szybko to wszystko działo się w głowie. No i błąd Michała Koryckiego, zawodnika do bólu precyzyjnego, analitycznego, no ale tym razem punkcik jest dla przeciwników. Lech teraz spokojnie przyjmuje na środku boiska, no i pokazał Koryckiemu, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Tyle tylko, że Lewicki czujny. No jest, mówiłem coś o tym, że jeszcze jakimś blokiem nam się Jarosław Lech popisze, no i zrobił to w ważnym momencie. 15, Jarek, nie. Jarek Lech teraz zasygnalizował, że podejdzie po okulary. Ale widzę, że punkt jednak dla Lewickiego i Maziarka, bo 14. Czy nie? Tak, tak, tylko że oni wyszli na prowadzenie. Tak, dokładnie. Tak, po 14 tutaj nasza ekipa działa. Zweryfikowaliśmy szybko. Przepraszam za drobną pomyłkę. Po taśmie. No i to jest... Przeprosił, Michał Korycki podniósł rękę. Piątka jeszcze. Jeszcze Jarek Lech. Tak, no ale wiesz, takie piłki jednak gdzieś tam na psychikę wpływają. Gdzieś to szczęście jest teraz po stronie Lecha i Koryckiego. I to jest as serwisowy. W sam środek boiska, tuż pod końcową linię. Tak, doskonale uplasował tą zagrywkę Michał Korycki. Ukłony dla niego od Jarosława Lecha. Wskazał palcem na niego właśnie Jarosław Lech. Dwa punkty przewagi tej pary. Po dwóch asach Michała Koryckiego. Dokładnie. No tym razem out. Tak blisko, a jednak tak daleko, ale i tak dwa punkty, dwa asy serwisowe. No brawa, brawa dla Michała. Słońce, pełne słońce tutaj w Cieszynie na rynku. Dobrze, że pogoda czasami kłamie. Bartek Lewicki teraz Michała Koryckiego. Oj, wyrzucony troszeczkę za antenkę. Czujnie Lech w asekuracji. Trzeba jednak na trzy rozegrać tę akcję. I proszę bardzo, przydały się teraz centymetry Jarka Lecha w tej obronie. Oj, ale nie podążył za entuzjazmem Lewickiego. Maziarek. No i punkt dla Lecha i Koryckiego. Jakby tak tylko było można, Emil, to Bartosz Lewicki sam by sobie podbił, wystawił, jeszcze może zaatakował, ale niestety nic takiego nie może mieć miejsca. 17-15, jeszcze tam problemy z okularami ma Jarosław Lech troszeczkę. Czasu na wyczyszczenie sprzętu, bardzo ważna, istotna rzecz, tym bardziej, że teraz słońce tam pełne wyszło tutaj na cieszyńskim rynku. No i Jarek Lech.
Ja będę miał jeszcze okazję poprawić o paleniznę, ale nie o mojej paleniznie. Tu mówimy tylko o meczu o trzecie miejsce. Troszeczkę ma ziarek w tym przyjęciu. No i znowu obracał do prostej, tym razem jednak zabrakło nieco boiska. Trzy punkty różnicy, skąd się wyłoniły? No właśnie z tych błędów własnych, z tych błędów, które popełnili Lewicki i Maziarek. Z dobrej gry też w polu serwisowym ich przeciwników jest 18 do 15. Stanowisko dla ekipy komentatorskiej Telewizji Polskiej, prawie już gotowe. Nasze studio, zaaranżowane, przygotowane specjalnie także dla TVP, jest już gotowe, no bo niedługo te mecze transmitowane właśnie za pośrednictwem TVP Sport. A kibice doskonale wiedzą, jak się bawić, znają. Nie wszyscy, ale co po niektórzy, zdecydowana większość znają popularne, najpopularniejsze przyśpiewki. Coś, przy czym się świetnie, bo kto jak kto, ale polscy kibice siatkówki są zdecydowanie najlepsi na świecie. Ciężko wskazać mi drugą taką nację. Może Brazylijczycy równie dobrze potrafią się bawić, oglądając czy to beach volley, czy siatkówkę na hali. Teraz już Jarek Lech, Maziarka ten troszeczkę szarpnął, ale mogą rozegrać regularną akcję. No i kiwka gdzieś chyba między rękoma Jarka Lecha w bloku. Wstrzymał Maziarek rękę, no i bardzo precyzyjnie tę piłkę zaadresował. Wciąż jednak dwa punkty za rywalami. Dobrze to zrobił, bardzo dobrze to zrobił. Teraz Tomasz Maziarek 16 do 18, przegrywa jednak jego drużyna. No Lech teraz szarpnął w tym przyjęciu, musiał tam ganiać Korycki, tyłem wystawiać, ale proszę bardzo, doświadczenie, wzrost, dopanowanie i punkt. 19-16, zmiana stron jak co 7 oczek. Kto nam będzie zagrywał? Chyba Michał Korycki? Tak. Tak, dokładnie, Michał Korycki. No proszę bardzo, jakiś wodzirej na trybunach się znalazł, w końcu, to dobrze. Tak zwany gniazdowy, chociaż akurat z piłki, bardziej nożne określenie. Tak, flotująca zagrywka w Maziarka, poradził sobie bardzo dobrze i proszę bardzo, udało się wyprowadzić w pole blokującego Jarka Lecha po przekątnej bardzo pewnie. Dokładnie, 17 do 19, dwa oczka różnicy Lewickiej, pomiędzy Lewickim a Maziarkiem, a Lechem i Koryckim. Patrzysz tak dookoła, bo chyba wszędzie są dookoła chmury, tylko nie idealnie nad boiskiem. Tak to właśnie wygląda. Oj, płasko rzutem przyjmował Korycki. Świetnie ustawiony Lewicki w obronie. Może będzie kontra. Tam linia zadrżała. No, Bartek Lewicki się popisał w tej akcji. Walczą panowie. Nie, ani myślę odpuścić. Jest punkt różnicy. Tylko jedno malutkie oczko, jeden krok są za swoimi rywalami. I już ich prawie mają, łapią powolutku za koszulkę, zobaczymy, czy złapią ją całą. Po rękach i w boisku. No tak odważnie odpuszczać w tej sytuacji blok. Ale tylko odważni mogą walczyć o najwyższe, tylko ci najlepsi o najwyższe. Lały Michał Korycki z pewnością do tej grupy należy. 20 do 18, piłki setowe, dwie. Maziarek troszeczkę szarpnął tym przyjęciem. No, wybija świetnie tymczasem po bloku Jarka Lecha, chociaż no długo nie miał piłki w polu widzenia składając się do ataku, bo dostawał ją zza pleców po swoim przyjęciu. ...20-19, kolejna piłka setowa. Tomasz Maziarek. Ojej. I w środkę najgorszy moment za taki błąd. 1-0, Lech z Koryckim. Ktoś powiedział kiedyś, że są gorsze i lepsze momenty na zepsucie zagrywki. To był zdecydowanie
ten z gatunku tych najgorszych, ale pociesza swojego partnera. Bartosz Lewicki nie ma do niego pretensji, no Emil, znają się panowie, tak jak zresztą dzisiaj słusznie w rozmowie ze mną Kuba Zdybek zauważył, że to jest para z najdłuższym stażem wśród wszystkich par, które teraz grają w naszym cyklu mistrzostw eliminacyjnym do mistrzostw Polski, choć to są zawodnicy, no oczywiście wcale nie wiekowi, ale grają od wielu, wielu lat ze sobą, znają się, myślę, jak łyse konie, naprawdę, jakbyś zapytał jednego, co lubi, drugi, drugiego, co lubi, albo czego nie lubi, to myślę, że były kiedyś takie programy, nie, że tam się podnosiło, tylko to akurat było w parach, gdzieś pokazywali w telewizji, no i tam ta zgodność, myślę, żeby tutaj była. Łyczek wody, Emil, bo to jest najważniejsze przy takiej pogodzie, chociaż akurat poza tym słoneczkiem temperatura chyba taka w porządku dzisiaj do grania. Wydaje się, że tak, że nie przekracza 25 stopni. Słońce się znowu lekko chowa, zatem troszeczkę łatwiej będzie na pewno grać. No i właśnie, spojrzał w niebo Jarek Lech, stwierdził, że okulary chwilowo nie będą mu potrzebne. Tak, dokładnie. Ja przypomnę jeszcze tylko w międzyczasie. Sponsor strategiczny tegorocznego cyklu to oczywiście PKN Orlen, główny partner Martę Sport, partner dietetyczny Dietering, a oficjalna woda to Cisowianka. Wracają panowie do gry w drugim secie. 1-0 prowadzą. Lech Korycki. Lewicki właśnie w Koryckiego. No i jest szczelny blok Maziarka. Doskonale odgadł intencje Michała Koryckiego i choć ta piłka dość wysoką parabolą wracała, to jednak nie sposób było na nią zareagować. Słyszeliśmy głośny, donośny okrzyk Bartosza Lewickiego. No, oznacza to pierwszy punkt dla tej pary. I jeszcze raz w Koryckiego, tym razem za plecy i znowu czujnie w barek, ale no nie był w stanie tak dobrze jak poprzednio ułożyć rąk. Tak jest, 1-1. Na tablicy wyników 1-0 w secie, po secie pierwszym dla Lecha Koryckiego. Chwilkę jeszcze na kosmetykę linii. Bardzo ważna rzecz, Emil, bo przesunięcie troszeczkę linii gdzieś, to ułożenie może zdecydować o punkcie bądź jego braku. Próbował markować atak Lewicki, ale ostatecznie Maziarek dostał piłkę, która zagnieździła się w rękach Jarka Lecha. I monster blok w głośnikach. Słyszą kibice, słyszą pewnie państwo nieodłączny element spotkań siatkówki. Nasz DJ razem ze speakerem Mateuszem dają radę jak zwykle. I po taśmie drugi taki as w wykonaniu Michała Koryckiego dzisiaj. I oczywiście przeprasza Jarek Lech. Uśmiechnięty, ale oczywiście z klasą przeprosił. Jeden, drugi raz przeciwników, no nic nie mogli zrobić. To co, kolejny, poprzednio tak się udało, nie? Tym razem za długa ta zagrywka. Teraz wysoko, daleko poza boisko, wyższa zdecydowanie ta piłka. Ale udało się wypracować punkt przewagi przy własnej zagrywce. Tomek Maziarek, teraz Jarka Lecha. No i szybsza troszeczkę ta piłka po bloku. Tak. Słyszałeś? Maziarka. Słyszałeś po bloku, w sensie. Pytałem, czy słyszałeś, że oczywiście piłka była po bloku. Ja co prawda nie widziałem, ale słyszałem, także przyznał się od razu. Zawodnik do tego. 4-2, Lech Korycki. W Tomka Maziarka. No, troszeczkę wyrzucony tam do prawej strony. Musiał się obracać w powietrzu. I proszę bardzo, to był ten quick teraz odwzajemniony jakby z pierwszej partii przez Jarka Lecha. No i widowiskowy użytek z tego zrobił Michał Korycki. No świetnie się ogląda takie akcje, naprawdę, naprawdę. Myślę, że Michał się zgodzi, jak będziemy montowali spot na przyszły rok, to wytniemy sobie tą akcję, bo naprawdę jest na czym oko. Było na czym oko zawieść. Zdecydowanie. 5-2. Dobre to przyjęcie Maziarka, ale nie da się tym razem zaskoczyć Lech. Jedną ręką, doskonała wystawa. No i to jest w boisku, tak jest. Brawa dla jednych, brawa dla drugich. Aż sobie sami panowie, mam wrażenie, przyklasnęli, chociaż nie musieli kibiców specjalnie tego namawiać, bo ci bawią się naprawdę coraz lepiej. Wprawiają się w ten nastrój gotowi.
Jedni już gotowi do gry, do zabawy, inni troszeczkę mniej, ale z całą pewnością. Jacki teraz w Koryckiego. No i to klasycznie sobie po skrzydle pograją, ale świetnie. Jeszcze tam wyrasta gdzieś w obronie Lewicki, ma szansę. Barkiem teraz Michał Korycki. Nie miał szans już Jarek Lech, żeby powalczyć o tę piłkę. Chyba aut kupił Michał Korycki, ale z drugiej strony nie sposób się uchylić przed takim uderzeniem. Dokładnie, szybkie, więc i ten czas reakcji był tak naprawdę ograniczony do minimum 5-4. Troszeczkę przyspieszona ta piłka przy prawej antence. Świetnie Michał Korycki zobaczył, gdzie nie ma obrońców i tam agresywnie kiwnął. Tak jest, 6 do 4. Tak, dobrze widzę, 6 do 4 dla tych, którzy zwyciężyli pierwszą odsłonę tego pojedynku. Agresywny ten Flodu, musi powalczyć Lewicki, ale ty z piłką odda za darmo? Nie, jednak wystawi jeszcze Jarek Lech. Chyba się nie dogadali Lech z Koryckim, bo wydawało się, że Korycki spodziewał się mieć Jarka Lecha bliżej siebie, zagrania ala krótkiej. Ostatecznie udało im się wybrnąć. Też mi się tak wydaje, że to miało inaczej wyglądać, no ale słuchaj, mieli efekt dla nich i tak finalny jest dobry, więc myślę, że dogadają to niedogadanie po meczu, a na razie jest 7-4. Tym razem lepiej Maziarek popatrzył, zauważył, że prawdopodobnie Korycki nie zdąży. No i popisuje się dobrym plasem. Walczą Lewicki z Maziarkiem, walczą o to, by powtórzyć sukces z ubiegłego sezonu. Przypomnijmy, że oni wygrali wtedy, wygrali mecz o brązowy medal. Oczywiście tutaj w Cieszynie na razie z przodu leciutko Lech Korycki. Za plecy, przyspieszona piłka, no zabawili się troszeczkę w rozegraniu Lech z Koryckim, ale wszystko to znakomicie Maziarek rozczytał. A dwa, że mam wrażenie, mi tutaj minim można było mieć jakieś uwagi do tego dogrania piłki przez Jarosława Lecha do Michała Koryckiego, zresztą sam od razu podniósł dłoń, poklewał się w pierś Jarosław Lech i jest 6 punkt dla Lewickiego z Maziarkiem. No i teraz zawinął na zasięgu Jarosław Lech, wcale nie mocno, no ale dość agresywnie. 6 do 8, zmiana 8 do 6 z punktu widzenia zagrywających, teraz dwa oczka różnicy. Są mi zawodniczki, zawodnicy znani z Plus Ligi, Jakub Budzki od przyszłego sezonu, chyba już potwierdzone. Zawodnik klubu z Rzeszowa, aktualnie oczywiście cały czas mistrz Polski z Jastrzębskim Węglem. Korycki tam czujnie w obronie, trochę przesunięta ta piłka, Lewicki też w obronie czujnie, ale zdecydowanie trudniejsze przed nim zadanie w tej obronie, bo przyłożył ile miał w ramieniu Michał Korycki. 9 do 6. Prowadzenie Koryckiego i Lecha, zagrywa Jarosław Lech, wyższy z tej dwójki. Musiał pobiegać, musiał powalczyć o piłkę na siatce Lewicki, ale znakomicie kiwnął pięścią w kierunku przeciwnym do najścia. I 7 punkt. Wykorzystał taśmę Bartosz Lewicki, no ale sam zamysł zagrania tuż za siatką, tuż za taśmą, no bardzo, bardzo dobry, przemyślany. Nie było tam przeciwników, dwa oczka różnicy. Ustrzelony teraz Jarosław Lech. No dobra zagrywka uciekająca od Lecha w kierunku Koryckiego. No i trudno było, żeby Jarek Lech zebrał się do takiego stabilnego, pewnego przyjęcia. A oto efekty. Tak, tak, świetna, świetna teraz zagrywka Lewickiego. Kierunek idealnie dobrany, taka spadająca piłka jest 9-8.
8-9 z punktu widzenia zagrywających. To też trudna zagrywka, jakoś sobie z nią Korycki poradził, chociaż nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, jak na czworaka uciekał Jarek Lech, żeby nie zostać staranowanym przez Michała Koryckiego. Tyle tylko, że nikogo w zasadzie w pewnym momencie na boisku po ich stronie nie było. Od początku do końca z przodu w tej akcji byli Lewicki z Maziarkiem. Michał Korycki prosi o chwilę na wyczyszczenie okularów, poprawia jeszcze linię boczną, linię końcową. Bartosz Lewicki jest 9-9. Znowu doszli do swoich przeciwników. Maziarek i Lewicki, jest remis na tablicy wyników. A teraz zdecydowanie lepsze to przyjęcie Michała Koryckiego. Mógł sobie swobodnie kiwnąć, bo dobrą dostał piłkę od Jarka Lecha. No i wracają na prowadzenie, no ale to oni będą zagrywać, czyli szansa na remis jak najbardziej otwarta. Tak, oni mają jeszcze jakikolwiek, oni w sensie Lech Korycki i Emil, jakikolwiek bufor bezpieczeństwa, no bo wygrali pierwszą odsłonę tego pojedynku. Lewicki, Maziarek już nie mają miejsca na błędy, na jakieś większe pomyłki, bo muszą gonić. No ale i tak wielkie, wielkie brawa na razie za to, co pokazują w tym spotkaniu. I to jest out. Bartosz Lewicki i Tomasz Maziarek dobrze ocenili tą piłkę. Spadła poza boisko. 10-10. Ja już widzę czeską parę chyba, która w finale kobiet wystąpi o godzinie 15. Są gdzieś też Agata Wawrzyńczyk i Magdalena Sat. Słychać było te palce. Tak, dotknął Tomasz Maziarek. Koryckiego. Przyznał się też Maziarek, więc nie ma wątpliwości. 11-10 chyba przy takim samym stanie rozstawaliśmy się na chwilę w pierwszym secie. Też mi się tak wydaje, co pokazuje Emil tylko, jak bardzo to jest wyrównane starcie, że nie ma tutaj miejsca, możliwości na to, by ktoś w takim meczu o trzecie miejsce znalazł się przez przypadek. Kibice teraz proszeni przez speakera, by wesprzeć troszeczkę zawodników jednej i drugiej drużyny. Też gdzieś a propos finalistów turnieju męskiego. Cały czas przechadza się tutaj Marcin Ciewski. On akurat swoje starcie rozegrał o godzinie 16. Razem z Michałem Kądziołą staną naprzeciwko turniejowej jedynki Pawła Lewandowskiego i Jakuba Zdybka. Bawią się kibice, zawodnicy na boisku. 11-10. Dla tych, którzy zwyciężyli pierwszą odsłonę, czyli Lecha i Koryckiego. Jarek Lech wybiera się po piłkę. Tomasza Maziarka i proszę bardzo, ta lewa ręka Lewickiego jest atutem niewątpliwie, tyle tylko, że piłka musi przejść przez siatkę, by dawała wymierną korzyść. 12-10 troszeczkę brakło, ale bolą te błędy, bolą szczególnie kiedy jest się tak blisko przeciwników. Jarosław Lech będzie wprowadzał piłkę do gry. Oj. Wcale nie, bo piłka spada w siatkę, ląduje na siatce. Bartosz Lewicki po długiej przekątnej w Michała Koryckiego wyrzucił go troszeczkę wystawą Jarek Lech, ale jest szansa kontry i proszę bardzo, ten quick na skrzydło do antenki. Znowu bardzo dobrze to wyglądało. Jest to Emil prawie bezbłędne zaganie, bo tam chyba raz tylko jak Jarosław Lech próbował tyłem dogrywać do Michała Koryckiego. Poza tym jednym kilka sytuacji jak najbardziej do bólu skuteczne, ale świetnie to opanowali, prawda? Michał Korycki, Jarosław Lech, to zagranie. No tak, tak chyba jeżeli chodzi o formy rozegrania, to jedna z takich najbogatszych par, powiedziałbym, Lech i Korycki. Mam wrażenie, że panowie chętnie eksperymentują, szukają i implementują to, co się udaje. No teraz out. Błąd teraz Michała Koryckiego w polu serwisowym. Tomasz Maziarek teraz na zagrywce.
I to jest w boisku. Miało być sprytnie, znaczy było efektownie, a Tomasz Maziarek tam się zaczaił, poczekał, zablokował Michała Koreckiego. Jest po 13, zatem znowu równo na tablicy wyników. Teraz Jarek Lech wziął tę zagrywkę między obu zawodników. Troszeczkę chaosu w tej akcji, ale ostatecznie udaje się obić blok. 14-13, bardzo mądre, inteligentne teraz zagranie Jarosława Lecha. Punkt z przodu są Michał Korycki i Jarosław Lech. Oni w dwóch poprzednich turniejach, Emil, zajęli miejsce piąte, więc teraz już rezultat ze względu na wynik tego spotkania jest lepszy. Tak jest, ale troszeczkę chyba pogubił się tam w bloku Jarek Lech, bo na czystej siatce atakował Maziarek. I to z powodzeniem. I po 14. Tak jest, 14-14, zmiana stron, zagrywał będzie Bartosz Lewicki. Jest wsparcie z trybun, jak zawsze zresztą, dla Bartka i Tomka. On doskonale dograł, teraz Jarek Lech i proszę bardzo, udaje się obić blok Tomasza Maziarka. Czekał tam Tomasz Maziarek, ale to był na tyle mocny, na tyle dobrze. Na tyle dobrze uderzona piłka, że jest punkt numer 15 dla Lecha i Koryckiego. No i Michał Korycki teraz. Odpuścił blok Jarosław Lech, ale to chyba była pochopna decyzja, patrząc z jaką łatwością punkt zdobywa Maziarek. Tak, i Tomasz Maziarek mógł sobie poużywać teraz na siatce, mógł uderzyć bardzo mocno. Cały czas równo, 15-15. No, w ostatniej chwili się uchylił Lech. Wyczuł doskonale, że to będzie out i on będzie zagrywał. Tak jest, 16-15, o tak, prowadzą Lech Korycki. No i druga taka chyba z rzędu zagrywka Jarka Lecha, która grzęźnie gdzieś w siatce. Takie zagrywki, błędy Emil, chyba bolą najbardziej, bo dni to mocna zagrywka, taka w zasadzie nijaka, która ląduje w siatce. Już jeżeli chcesz zepsuć, znaczy nigdy nie chcesz, ale jeżeli psujesz, to chociaż mocną zagrywkę, no tutaj tej mocy nie było. No tym razem po taśmie. No i krótka. Pierwsze tempo, można powiedzieć, na piasku, na niewielkim wycinku siatki. Miał przed sobą w zasadzie możliwość atakowania tylko po prostej, ale to znakomicie Lechowi wystarczyło. Świetnie, świetnie to zrobił teraz Jarosław Lech. 17-16 prowadzi jego drużyna. Drużyna, która wygrała pierwszego seta do 19, tak, do 19. 21-19. No i Michał Korycki. Dobrze Maziarek. Próbował kiwać bez wyskoku nawet Lewickim. To się nie udało. Pięściami teraz wystawa. No i poprawka warta punktu. To akurat była taka idealna piłka dla zawodnika leworęcznego. Zdecydowanie łatwiej było teraz uderzyć tą piłkę. Są tam jakieś problemy z dłonią, z kciukiem chyba Tomasza Maziarka, ale przerwy nie ma medycznej, jeszcze przynajmniej na razie po 17. Wyciągnął tam mimo wszystko Jarka Lecha w tym przyjęciu, a Lech po raz kolejny, chyba już po raz trzeci w ten sposób próbuje. Tyle tylko, że tym razem sędziowie interpretują to na korzyść Lewickiego i Maziarka. Wydaje mi się, że tutaj Emil błąd techniczny pokazał, że ta piłka, nie wiem, wniesioną chyba, tak? Dobrze widziałem, dobrze dostrzegłem. Albo uderzaną, znaczy uderzaną, no właśnie tak troszeczkę od spodu chwyconą. Tak.
no nie było to najpiękniejsze, tak powiem, atak na świecie. Znam sędziego, który by tą piłkę puścił, no ale decyzja jest... Niesiona. Niezmienna, niesiona. 18 do 17 prowadzą Lewicki Maziarek. No, zdziwiony nadal Jarek Lech, no, ale to zdziwienie punktu im nie da. Teraz z ich punktu widzenia najważniejsze wyciągnąć szybko, zapomnieć o tej sytuacji, o tak, wyrzucić ją z pamięci, no i spróbować wygrać, rozstrzygnąć sytuację na swoją korzyść. No i przez strefę bloku Jarosław Lech. Najlepsza odpowiedź na to, co stało się przed chwilką, po 18. Maziarka, długa ta zagrywka, dobrze sobie poradził. No i proszę bardzo, wydawało się, że markuje troszeczkę, że będzie szukał wykręcenia tego ataku do prostej. Zagrał po przekątnej, po rękach Jarka Lecha. Po raz kolejny bardzo skutecznie. Dokładnie, tak mogło się wydawać, ale no świetne teraz uderzenie. Jest 19 do 18, krok przed przeciwnikami. Lewicki, Maziarek. Zablokowany teraz Korycki. Proszę bardzo, jeszcze to przyspieszyli dołem. No brawo za kreatywność. Szybko, za szybko dla przeciwników. Dokładnie, świetnie to się naprawdę ta akcja ogląda. Jest remis, jest 19 do 19. No to są takie mecze, na które się naprawdę czeka. To jest taka sól siatkówki. Ale ja się zastanawiam, w jaki sposób oni dali sobie znać, że na kontrze zagrałem właśnie coś takiego. Dołem szybko, dokładnie, naprawdę, naprawdę. Brawa, brawa. I Michał Korycki teraz. No i proszę bardzo, lobuje Jarka Lecha. Nie spodziewał się tego Korycki w obronie. I piłka setowa. Niby wiedział, gdzie poleci piłka, niby był przy niej. No ale, ale. Za dokładne, za celne to było zagranie. Jest 20 do 19. Bardzo dobrze, teraz Michał Korycki w przyjęciu. No i kiwka dłuższe za siatkę w kierunku bocznej 20 linii. Do 20. A zatem gramy na przewagi. Patrzę na zegarek, 14:15, spokojnie. Czy my mamy czas na granie tiebreaka? Mamy czas. No i trzecia chyba z rzędu. No coś chyba przekombinowuje troszeczkę Jarek Lech w tej zagrywce. 21, dodu kto zagrywa? Zagrywa Bartosz Lewicki. Tak, i teraz zmienił troszeczkę strefę, z której zagrywa. O ile pamiętam, poprzednim razem z drugiej strony. Jarka Lecha tym razem. No i z dużą łatwością, ale poza boisko, choć się chyba będzie jeszcze sprawdzał to Jarek Lech. Nie, nie, i przyznaję, że jednak sędzia dobrą decyzję podjął. Sprawdził, potwierdził sędziemu jego pierwotną decyzję. 1-1 w całym meczu. Jeszcze będzie potrzebował chwilkę pomocy. Tomasz Maziarek ma tam cały czas problemy z dłonią, z kciukiem, zdaje się. Jakiś problem. Tomasza Maziarka. Lasowanie jeszcze. Strom, kto zacznie zagrywką. Ale zanim to, a potrzebuje chwilkę. Tomasz Maziarek, żeby swoją dłoń, swój, chyba tak jak myślałem, kciuk doprowadzić do należytego porządku. Jeden do jednego w całym meczu.
20 po drugiej. Tiebreak jeszcze chwilkę. Chwilka będzie potrzebna na rozgrzewkę na boisku, ale jakiś stretching, rozciąganie przed meczem jeszcze poza boiskiem. Jest troszeczkę przestrzeni miejsca i będziemy mogli za chwilkę zaczynać set numer 3 tego pojedynku. Jeszcze trwa ta przerwa medyczna, o którą poprosił Tomasz Maziarek, przepraszam. Jeszcze zamrożenie tego miejsca. W takich sytuacjach, Emil, w takich chwilach trzeba o tym bólu zapomnieć, chociaż to na pewno jest duży wysiłek, jeszcze większy, kiedy coś się boli, kiedy coś tam nie gra z twoim zdrowiem tak, jak powinno. No, z pewnością, no ale nie po to panowie przyjechali taki kawał, nie po to zabrnęli tak daleko, żeby dawać się bólowi, o ile on nie jest faktycznie oznaką czegoś, co nie pozwala grać. No nic, tiebreak i Michał Korycki rozpocznie. Tak, w Maziarka ten nad siebie. Przytrzymał go blokiem Jarek Lech. Trzeba będzie na trzy jednak tę akcję rozegrać. I znowu Lech czujny w bloku. Tym razem jednak piłka w aucie. Bardzo dobrze teraz uderzył. Ten zawodnik, o którym wspomniałeś, jest 1-0 dla Lewickiego i Maziarka w trzeciej odsłonie tego pojedynku. I czyżby to miała być zagrywka w Koryckiego? No tak jest, bo tak ustawił się do serwu po przekątnej. I po bloku teraz bardzo widowiskowo Michał Korycki. No ciekaw jestem teraz zagrywki Jarka Lecha, bo ostatnie jego wizyty za 8 metrem kończyły się serwami w półsiatki. No to zobaczymy, czy uprości, czy zmieni, czy znajdzie sposób na to, żeby to, co sobie wcześniej zakładał, wykonać dobrze. No nie, tak troszeczkę jest uproszczona ta zagrywka. Ale Lewickiego powstrzymuje siatka. 2-1 dla Lecha i Koryckiego. Teraz troszeczkę utrudnił zagrywkę Lech. Ale założył czapę teraz Maziarkowi. Zamknął mu kapitalnie drogę na drugą stronę siatki. Jarosław Lech 3-1. Tak, i jeszcze w ostatniej chwili ten krok w kierunku środka boiska pokazał mu najpierw otwartą przestrzeń po przekątnej, a potem ją brutalnie zamknął. 3-1, serwuje Jarosław Lech. No i coraz niżej nad taśmą wędrują te zagrywki. Tym razem plac, ale czujny był Michał Korycki. I to on dostaje taką szybką piłkę, ale na to Tomek Maziarek był gotowy. Ani myśli odpuszczać Tomasz Maziarek w tym niezwykle istotnym, decydującym o być albo nie być na podium dla jednej, drugiej pary secie 3-2 przy zmianie stron prowadzą Lech Korycki. Jednak Tomasz Maziarek będzie zagrywał, tak też się wydawało. Środek boiska, ale czujny był tam Jarek Lech. No i teraz świetnie obrócił w prawą stronę, troszeczkę w przeciwnym kierunku niż najście. No dobrze to wygląda, takie troszeczkę ataki niektóre Jarka Lecha jak z parkietu, jak z siatkówki halowej, no ale to dobrze, że korzysta na pewno z korzyścią z potencjału obu dyscyplin, które uprawia. Grał troszkę lat na naprawdę wysokim poziomie. Podkreślaliśmy też o tym, że ten piasek tutaj na rynku jest niezwykle skoczny, no i promuje takich właśnie zawodników, takie uderzenia. No kiwa nieskutecznie. Teraz chyba troszeczkę przekombinował, ale bardzo czujny Tomasz Maziarek. Przytrzymał blokiem, potem jeszcze splasował pod koniec boiska. Dokładnie, wykorzystał ten bilard troszeczkę na siatce
teraz Tomasz Maziarek. No i 4 do 3 wygląda zdecydowanie lepiej niż 2 do 5. No i to będzie zakrywka, zdaje się, w Michała Koryckiego, tak jest. On sobie poradził całkiem nieźle. No i po raz który w taki sposób punkt zdobywa kostką Michał Korycki, no ale jak się sprawdza, to po co zmieniać? Dokładnie, jak coś jest dobre, to nie ma sensu tego zmieniać. Dobre, skuteczne przede wszystkim. Zamarkował to zagranie do ostatniej chwili, no i jest 6., 5. oczko dla Lecha i Koryckiego. Poprzednio ustrzegł się błędów, tym razem także. No i proszę bardzo, jakaś zmiana strategii, bo w Lewickiego ten plasuje po prostej nad blokiem skutecznie. 4 do 5, no dobrze, dobrze się ogląda dzisiaj te kiwki leworęcznego zawodnika Bartosza Lewickiego, ale dobrze, dobrze się też, bardzo dobrze nawet ogląda Lecha z Koryckim. Korycki teraz bardzo dobrze, bardzo pewnie przyjmuje, no i znowu kostką próbował punktować. Obrona na drugą stronę. I po raz kolejny. No i proszę bardzo, trafił. Sędzia patrzy tam z wysokości słupka, bo widzi dobrze to miejsce. Niewątpliwie linia drgnęła, ale to wcale nie musi oznaczać, że piłka była z nią styczna. Nie chcą się pogodzić panowie Lech Korycki. Sędzia nie myślał, żeby zejść i sprawdzić ślad, choć było to naprawdę niedaleko od niego. Jest 5 do 5 po tej decyzji arbitra na tablicy wyników. Agresywna zagrywka w Koryckiego. No ten mija blok po wewnętrznej stronie. No najlepiej jak mogli odpowiedzieć Michał z Jarkiem na tą poprzednią sytuację. Sześć do pięciu prowadzą Lech Korycki. Wyrzucił tam troszeczkę w kierunku linii Maziarka. No i głową to jeszcze Lech blokować nie jest w stanie. 6-6 na tablicy wyników. Więc tak jak w pierwszym, Emil, tak i w drugim, tak i w trzecim secie. Cały czas równo. Jedni i drudzy. No to teraz Michał Korycki będzie pewnie zaangażowany w przyjęcie. No taki był plan, tyle tylko, że Lewicki, co nieczęsto się zdarza, zagrywa w siatkę. 7 do 6 prowadzą Lech Korycki. Nie najlepsze to przyjęcie Maziarka. Świetnie też w obronie ustawiony Michał Korycki, no będzie walka na siatce. Czujny tam Lewicki. I chyba teraz uda się rozegrać regularną akcję, bo taśmie obracał do skosu. No i znajduje sposób Bartek Lewicki na to, by tę akcję zakończyć. Brawa, brawa, ogromne brawa od licznie zgromadzonej cieszyńskiej publiczności. Troszeczkę miał jeszcze uwag do Michała Koryckiego, no ale nie do każdej piłki można dojść, nie każdą piłkę można podbić. 7 do 7. Niesamowita walka z obu stron. No nie wiem, czy to aut nie był, ale świetnie poradził sobie w przyjęciu Korycki i bardzo spokojnie po prostej plasuje wzdłuż bocznej linii. Dokładnie, wyszedł obronną ręką z tej sytuacji. Brawa, brawa dla Michała Koryckiego. Zmiana stron. Za 5 punktów oczywiście, 8 do 7, no oznacza to zmianę. No
i Michał Korycki. Tomasza Maziarka, czyli tak jak większość zagrywek posyłana na tamtą stronę boiska. No i zdublowali się troszeczkę w obronie Lech z Koryckim. Tak, 8 do 8. Niesamowicie walczą jedni i drudzy. Czekają już Agata Wawrzyńczyk, Magda Sad, czekają Czeszki, no ale one jeszcze chwilkę muszą poczekać, bo starcie o miejsce trzecie w turnieju męskim trwa nam w najlepsze 8-8. Po taśmie i to jest as serwisowy. Tak dwa razy punktował dzisiaj Michał Korycki. No to to się mści, można powiedzieć, na nim w najgorszym z możliwych momentów. Na szczęściu też trzeba pomóc. To była dobra zagrywka. Zaraz tuż nad taśmą zahaczyła. Spadła po drugiej stronie. Prowadzą minimalnie Lewicki i Maziarek. Ale chyba po raz pierwszy w tym tiebreaku ta para na prowadzeniu. No teraz bardzo mocno po bloku wybija Michał Korycki. Tak, bardzo mocny atak Michała Koryckiego. Ciężko było domknąć i zamknąć mu tutaj kierunek. Z punktu widzenia oczywiście z poziomu Tomasza Maziarka mówię 9-9. Ale teraz kroczek z przodu jednak Lewicki Maziarek. Oni będą przyjmowali. Jarek Lech na zagrywce. No w tym meczu na pewno zagrywka nie jest jego wielkim atutem. Ale bloki owszem. No, przedziwne zachowanie Jarka Lecha i w zasadzie zrobił tyle dziwnych rzeczy w powietrzu, że trudno rozumieć, dlaczego ma pretensje do Michała Koryckiego, który na pewno mógł się zdziwić. Wystarczyło wyciągnąć tę rękę i spokojnie by piłkę skierował w dowolne miejsce na boisku rywali Jarek Lech. No i znowu bardzo mocno, świetnie, teraz przez bark do skosu Michał Korycki. No niezwykle mocny teraz atak Emila, ataki Michała Koryckiego. Ciężkie są takie bomby do asekuracji. Zwłaszcza, że nic nie zwiastowało takiego ciosu, bo przecież był Korycki przodem do siatki, on to po prostu wykręcił ramieniem. Dokładnie, 10 do 10. No nie ma gdzie piłka sufitu dotknąć, bo sufitu tutaj nie mamy, jak na hali. No ale istotnie. Parasol już może być dotknięty, no i jest 10 do 10. I Michał Korycki. W Tomka Maziarka, to pojedynek w bloku, ale czujnie w obronie Korycki, chociaż no jednak zabrakło. Zabrakło tam refleksu, może długości ramienia. Nie udało się tej piłki utrzymać w grze. 11 do 10. Dla Lewickiego i Maziarka. Przestrzelił teraz Bartosz Lewicki. No duży błąd w takiej sytuacji. Chciał gdzieś chyba Emil pod koniec boiska zaserwować. No ale nie udała mu się ta sztuka. Jest 11 do 11. Jarosław Lech. Teraz trudna ta zagrywka, w końcu jakaś trudniejsza mu się udała i blok od razu od Jarka Lecha. No nie ma tutaj tej bezpośredniej korelacji między zagrywką a blokiem, bo zagrywka choć trudna, to dobrze sobie Maziarek poradził. No ale wyrosły potem te ręce Jarka Lecha nad siatką i non pazaram. 12 do 11 po tym skutecznym punktowym bloku Jarosława Lecha. Tak, znowu w Maziarka, teraz Lewicki będzie kiwał. Znowu świetnie Emil kiwka Bartka Lewickiego, no nie do obrony te kiwki. Bardzo dobrze oplasowane uderzenia. Kto nam zagrywa? Tomasz Maziarek, numer 2 w czerwonej koszulce. No i wyrzucił teraz tą wystawą Michała Koryckiego i szczęście dopisało, no bo ta siatka naprawdę zmyliła obrońców. No dobry teraz szczęśliwy atak, ale najważniejsze dla niego, dla Michała Koryckiego, że skuteczny 13-12 prowadzi Korycki Lech z Lewickim i Maziarkiem. Coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w tym meczu. Michał Korycki będzie zagrywał.
Maziarka, Lewicki teraz kiwa delikatnie po taśmie, ale czujnie Jarek Lech. No i też na małym wycinku siatki rozgrywa się ta akcja i proszę bardzo, przeniósł ciężar gry w drugą stronę Michał Korycki i to daje punkt, a więc piłka meczowa. Zaciśnięta pięść Michała Koryckiego, no świetnie w trudnej, w takim decydującym momencie zrobił to Michał Korycki. Piłki meczowe dla Lecha i Koryckiego. W górze piłka meczowa dla pary, która w tamtym roku w Cieszynie zajęła miejsce drugie. I ponownie na zagrywce Michał Korycki. Tomasza Maziarka. No i świetnie to wykręcił Maziarek, chociaż wydawało się, że będą chcieli przesuwać ciężar tej akcji do prawej strony. No to jednak obrócił i zaskoczył Koryckiego Maziarek tym atakiem. Obronili się świetnie, a ja oczywiście przepraszam, bo przecież Lech Korycki wygrali rok temu w Cieszynie, nie zajęli drugie miejsce. Oni walczyli z Wiktorem Mielczarkiem i Michałem Kądziołą. Michał Korycki zablokowany, no w takim momencie. W takim momencie, taki blok, takie zagranie 14 do 14. No niesamowity jest ten Tomasz Maziarek dzisiaj ze swoimi kapitalnymi blokami. No i teraz jeszcze pewnie będzie mierzył się z przyjęciem Michał Korycki, bo w narożniku boiska staje już Bartek Lewicki. Tak, jest agresywna ta zagrywka, ale bardzo dobrze przyjęta. No to jak się rehabilitować? Sprytnym atakiem po prostej. To Jarosław Lech. Maziarek bardzo dobrze w przyjęciu. Korycki nie zdąży, kiwka tuż za blok. Ja nie myślałem przerywać się, ja nie myślałem schodzić z boiska. Lech Korycki i Lech Korycki i Lewicki Maziarek. 15 do 15, zmiana stron. 15, 15. Świetnie teraz Michał Korycki. Huknął bardzo swobodnie Michał Korycki. No podagra tutaj sędzia zawodników do wykonania zagrywki, Michał Korycki. A tym razem w Lewickiego jednak zmiana. No i kapitalny ten plas z lewej ręki. Kto jak to, ale on akurat w tym meczu, jeżeli chodzi o kiwki, to pojawił się może, nie wiem, raz, może dwa razy, a tych piłek naprawdę rozegraliśmy tutaj bardzo, bardzo wiele. 16-16. I za długa ta zagrywka. Piłka meczowa kolejna. Tomka Maziarka, trochę biega Lewicki, żeby wystawiać, ale proszę bardzo, to już widzieliśmy w takim wykonaniu, a więc trafił, atak trafił przez bark. Nerwy ze stali w takiej sytuacji, tak uderzyć piłkę, tak skutecznie. Wielkie, wielkie brawa, po 17. Opóźnił ten atak, spokojnie kiwnął nad opadającym blokiem Jarek Lech.
Wszystko to się nam toczy bardzo szybko. Dużo kapitalnych zagrań, świetnej gry, bloki, ataki. No w istocie oglądamy naprawdę spotkanie, które myślę, Emil, że spokojnie mogłoby kandydować do miana wielkiego finału, bo poziom naprawdę jest bardzo, bardzo wysoki. To tak, ale co niepokoi, chmury troszeczkę nad rynkiem zaczynają gęstnieć. O, by zdążyli. Zaraz przejdź. Oj, Maziarek teraz troszeczkę szarpnął w tym przyjęciu i jeszcze oddadzą. Czujnie tam Michał Koryski, ale bardzo kreatywny był też Lewicki. I to jest out. Koniec meczu. Ale 19. Akcja godna zwieńczenia tak wyrównanego starcia. Do 17. Ogromne brawa od wszystkich kibiców. Dla pokonanych wielkie brawa dla zwycięzców. Trzecie miejsce w turnieju w Cieszynie zajmują Jarosław Lech, Michał Gorycki, Bartosz Lewicki, Tomasz Maziarek, miejsce czwarte. Od nas to tyle. Za chwilę finałowe starcie pań, potem panowie, a chmury przejdą. Proszę się nic nie bać. Dziękujemy. Do widzenia. Do zobaczenia.